Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Szereg zadań przed nami dzisiaj. Odcinek będzie, mam nadzieję, mocno zróżnicowany i kto wie, czy nie zakończy się wielką imprezą, ale to się okaże już niedługo. Zapraszam do oglądania. Proszę bardzo, grzyby. Tutaj jeden, tu dwa. Blaszki są takie ciemne w miarę. I mamy ich tu 1, 2, 3, 4, 5, tam jest szósty, a tu są dwa inne, z ciemnymi takimi łebkami. Raczej, o tu jest jeszcze jeden, taki z odwiniętych. No raczej to nie jadalne, ale rosną. Proszę, proszę, grzybolce. Weselicho, u sąsiadów, tam jak się wjeżdża do nas na ulicę. No i chciałem wam puścić, pierwszy raz się z tym spotkałem, że była grana śpiewany po khmersku marsz weselny. Może gdzieś słychać jeszcze. Nie, już skończył się. Było na 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 i normalnie po khmersku jechany. No nie, już wrócili do swojej klasyki. W każdym razie weselicho dzisiaj tam, a zgodnie z zapowiedziami, no nie wiem na ile zostaną zrealizowane, u sąsiadów tam ma być dzisiaj też gruba impreza. Nie wiem, co planują i co szykują, chociaż widzę, że zaczynają kartony zjeżdżać, jakieś tam już stoją. Przyjechali dzisiaj, by cały samochód żywych kurczaków mieli. Także nie mam pojęcia, co to jest za koncept, ale no zanosi się, że będzie nieźle. Dzisiejsze zadanie, które stoi przed nami, to pomalowanie sklepu, dlatego też przyjechaliśmy kupić farbę. Spróbujemy, na razie jest takie mniejsze opakowanie, jak nie wystarczy, to się dokupi. Teraz Maciek z Natalią wybierają jakieś kolory jeszcze. Będziemy barwniki do pomieszania. Ale no sense to take green if she has yellow. Mamy. Poczekaj, to patrzymy, bo ma pani różne kolory. To nie ma sensu brać zielonego. O nie, no. Okej. No dobra, to pani szuka. A ja zobaczę, co jeszcze tutaj w sklepiku można dostać. O właśnie, taka taśma by nam się przydała. Myślę, że taka albo taka. Żeby ładnie po niej pomalować. To jeszcze taśmy weźmiemy. Co tutaj jest jeszcze ciekawego? A to już bardziej sanitaria. To nie. Którą taśmę? Nie zgorszę umywalki, jak ktoś by miał ochotę. Proszę bardzo. Louis Vuitton. Jest? Można. Wszystko można. Wszystko można, oprócz znalezienia mniejszego wałka. Ruszyliśmy. Tak, taśmą malarską po prostu na razie łączone płyty. Nie rozchodzą się za bardzo dzięki temu, a później to wszystko pójdzie farbą. Na razie plecy na biało malujemy, no i później zobaczymy. Udało się dostać kolor czerwony jeszcze na talii, także mamy już pełną gamę praktycznie kolorów. Lecimy. Prawie Japonia. Chyba mało barwnika dałem. Marmurkową ścianę zrobimy. Trochę mało barwnika chyba, zobacz co się zrobiło. Od góry takie kolory, cokaj. Od góry tak. Tutaj... Dużo mieszać. Ale będzie, powiem ci, prawo. Ładny róż wyjdzie. Taki majtkowy. Okej. Okay. Potrzebujemy więcej kubków do mieszania farby. Idziemy kupić coś do picia. O, tu kolejny taki papierniczy. No tak, się ustawiają pod tychże uczniów wszyscy. Zaraz coś znajdziemy. Padać zaczyna. Tutaj podobno jest pełno czasami w porach lunchowych. O. I
to już jesteśmy w domu. Kupiliśmy wody, a przy okazji i kubeczki. Dostaliśmy zatem, można wymieszać jeszcze dwa kolory będzie. To dobrze. Sklep jest zamknięty, bo żeśmy byli kupić, no właśnie, gdzie? U mnie. Byliśmy kupić pędzle jeszcze. Nie, sąsiad już tutaj zamyka wszystko, ciemnicę robi w środku. Już nie będę mu... Nie będzie nic widać, no a trzeba pokazać jednak, że coś zrobiliśmy. No jest nieskończone jeszcze, ale jest zrobiony postęp. Olbrzymi! Tak wygląda to w tej części, gdzie będzie się siedziało, czyli dzieciaki będą mogli sobie usiąść, jak będą chcieli. Już można zamykać! A tak... Wygląda to na razie z tej strony. Tutaj wstępnie różowo. Tutaj trzeba też będzie pomalować, bo dzieciaki patrzą do góry. Nie wiemy, co zrobić z tymi tablicami tak naprawdę. Co się okazało? Okazało się, że ta farba nie trzyma się tablicy. Pomalujemy, przejedzie się ręką, schodzi. Oczywiście można pomalować, zostawić na jeden dzień, niech przeschnie, potem się farba będzie trzymała farby. Coś z tym można byłoby zrobić, ale nie wiem, czy nie wykorzystać tego faktu, że to jest jak tablica, dokładnie jak tablica taka z markerem się pisze. Zmywalne markery kupić i dać dzieciakom, niech sobie rysują, piszą, co chcą. Tutaj na przykład jakieś menu, takie prościusieńkie. A tutaj naprawdę, niech pisze, byłem tu to Michalik, czy co tam sobie życzą. No zobaczymy, na razie sprawa otwarta. Przerwa lunchowa. Przyjechaliśmy, no gdzież by indziej. Ale mamy blisko, także dogodne miejsce dla nas. Maciek już siedzi sobie z przodu. Pan nosi worki z ryżem. Tak sobie usiedliśmy z brzegu. Rzadko taka okazja. W małym gronie, wąskim bardzo. Jemy, później jedziemy po drabinę, no i wracamy do malowania. Jak sami widzicie, nie bardzo jest dzisiaj materiał na nagranie odcinka. Niełatwo nie będzie wycisnąć coś z niego, ale będziemy się starali. Na przykład możemy sobie wspólnie obejrzeć powoli menu. Żartuję. W oczekiwaniu na posiłek. Idę naprzeciwko, zobaczę. No właśnie, tak można zrobić. Ogłoszenie po prostu. Szukają ludzi do pracy. Dwie zmiany. Od 7 do 16. I od 2 do 11 wieczorem. Czyli będzie to czynne do 23. Takie informacje już mamy. Teraz ostrożnie, żeby się nie zabić. I co tutaj mamy? Tuesday. Szybko tylko zaglądam, bo tutaj pracują, nie chcę tam przeszkadzać. Duże to jest. Fajne. Ładnie stylizowane. Duży bar. Żywa cegła. Cały płot zrobiony z żywego drewna. Fajnie, fajnie. To jest coś. To może być coś. Chłopaki machają. Dobra. Wracam. Nie sądzę, żeby jedzenie już było podane. O, ale przynajmniej jest woda z limonką. To już coś. Nie wracam do pustego. Przyszły dwa Adolfy. Bliźniaki. Adolf jeden, Adolf drugi. Bardzo proszę. A ten już mam ręka. No już tam temu chodzi łapa. Dobrze. Czy wam ktoś mówił już, chłopaki, że macie Delty Sancheza? Nie? Natalia przyjechała, a my właśnie wychodzimy. Tak się rozmijamy się dzisiaj. Tutaj tak lepiej niż z Tarą, bo z nią w ogóle się rozmijam. Nawet jej nie widziałem po porannym wyjściu. O proszę, u fryzjera jest. No i bardzo dobrze. Taka ciekawostka, tylko że goście, którzy u nas stacjonowali, chcą kupić sobie tutaj apartament w Siem Reap. No i dzisiaj byli, oglądali. Widziałem te filmik z tego miejsca. No bardzo ładne miejsce, naprawdę bardzo ładny apartamentowiec z basenem do użytku jakby wewnętrznego dla mieszkańców. Jaka powierzchnia była tego? 36 metrów. Za 80? Tak. 36 metrów kwadratowych. 36 metrów kwadratowych za 87 tysięcy dolarów. Jest jeszcze większy do wzięcia za dwa pokoje, dwie sypialnie, duży salon, kuchnia osobno, dwie łazienki, 220 tysięcy. 220 tysięcy dolarów. To jest drogo, naprawdę. No dobra. To już prawie zrobili hotel. Jedziemy, Maćku, jedziemy. Czas nas goni.
z Kmerteist. Wracamy na chwilę do domu. Musimy wziąć drabinkę, żeby pomalować tam partie wyższe w sklepie. I zatrzymaliśmy się jeszcze tutaj u naszej znajomej, która obsługuje tą loterię. Z tradycyjnym codziennym pytaniem, czy może znalazła kogoś do pracy. Mówię, że tak, ma dla nas kilka ofert. Czy chcemy CV dostać? To są, wszystko załatwione. No to poprosiłem o kontakty do tych osób. Umawiamy się po kolei. Jak wybierzemy którąś z nich, to pani zarabia $20. Ona zadowolona, my zachwyceni. I tak się nawiązuje współpracę. Ja czuję, że będziemy korzystali z jej usług znacznie częściej do tego typu właśnie spraw. Coś załatwić, zadzwonić. Taka obrotna dziewczyna. Zobaczcie na te kury. Tam leży kura matka i na nią dzieciaki cały czas. Któreś z nich włazi na nią, dziobnie ze dwa razy i schodzi. Ale generalnie siedzą na niej. Co to za zachowanie? Łabędzica. Nieelegancko się zachowują te kurale. A ten, zobacz, biały wskoczył do świetnika, teraz dopiero zaczyna. Tylko przykrywę założyć i już mam jechać w kurę. Żartowniś. Ty się przestraszyłeś. Rzuciły do jedzenia. No dobrze. Czekamy jeszcze, bo pani spisuje numery telefonu, bo strasznie dużo tych CV ma. Wjeżdżając do roboty, patrzymy, nic się nie dzieje u sąsiada jeszcze. Może coś źle zrozumieliśmy z tą imprezą. No i przyjechaliśmy teraz na chwilę, a tymczasem właśnie trwają przygotowania. Tutaj namiot wystawiony na wypadek deszczu, przykryty będzie się w stanie pomieścić tam paręnaście osób. I grill jaki, ja to rozumiem, to szanuję, taki grill to coś. Kciun, mięciu, rano! Super. Wow, cały prosiak będzie robiony. Wow, zaćruk! O, ciniona! Kciun, czyli węgiel, idzie do środka w dużej ilości. I tu narożnie. Ty widziałeś, jaki prosiak? I taki rożen. I będzie kręcony. No to ja rozumiem. To dzisiaj się będzie działo tutaj. No to fajnie. Ciekawe, z jakiej okazji, tak swoją drogą. Dobra. Lecimy. Po co przyjechaliśmy? Po drabinę? Po drabinę. Przyjechuję cholerę. No to ja nawet nie wchodzę na górę. Znaczy, z drugiej strony zostały te numery telefonów do tych ludzi. Żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr. Jesteśmy pod sklepem z drabiną. Ta wydatnie pomoże nam w dostaniu się do wyższych partii pomieszczenia. Gdzieś mi zniknął Maciek. Nie wiem dlaczego. Z jakiej racji ty otwierasz od tyłu, a nie od przodu, proszę pana? Bo skończę, nie? A ten z tyłu nie zamykaliśmy? Zamykaliśmy. Aha. Wspaniały, no doskonale. Żeby nie było tęczowe, kolorowe. No jest. Teraz ładnie widzi to. No zobaczmy, jak to prezentuje się po przeschnięciu. Wychodzą takie miejsca, jak na przykład tutaj, tam, do poprawki. A nie wiem, czy jeszcze różowy mamy. To się zrobi coś innego. Dobrze, tutaj miętowy taki kolor. Tu mój piękny, słoneczny patrol. Od spodu takie nie wiadomo co, brzoskwinia. Dobra, tam to dajmy w końcu co? Niebieski, ciemnozielony. Co mamy gotowe? Abrys poliwa, to jest ciemnozielony. Super, w ogóle bym ten kolor nawet bardzo będzie pasował do mięty. Tak? Tak, jest. Abrys poligonów wprawdzie są niebieskie, ale to będzie coś po prostu innego. Dobra. To do roboty. To błękitny pójdzie tam na górę. Błękitny na górę, dokładnie tak, jak chmurka nad słoneczkiem. No, kaplica Sykstyńska wręcz. Będzie jak w niebie. To jaki był to anioł? Ten z Warszawy pewnie. Z Ursynowa. Alternatywy 4. Tak. Gospodarz domu. Czyń zwykły. Trochę pracy i efekty widać. To dzieje się, dzieje. Także idziemy do przodu. Byle do przodu. Ostatnie ujęcie. Tak to wygląda w tej chwili. Jeszcze trochę oczywiście roboty przed nami, ale mniej więcej efekt już pewien osiągnięty. Nie jest idealnie, ale susik lepszy niż było to wcześniej.
kamień na parasolkę pomalowany i krąg pomalowany, bo została farba, przynajmniej z daleka będzie widać spójnie. No dobra, to na tyle dzisiaj, jeśli chodzi o sklep. Możemy wracać, Maćku. Kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. Oho, ho, tam już impreza na całego. A tu wieprzyk. Hello, co's day? Ale robota. Piękne, złote zastawy. Będzie się działo dzisiaj. Będzie impra. Na bogato. W złocie. Tak elegancko powiem. Jakby ktoś miał wątpliwości, jakie kolory dzisiaj były grane, to tu mamy dość wyraźne. I teraz dopiero mi Maciek mówi, nie zapomnij umyć paznokcia. No pięknie. Dobra, idę na górę, widzę, że już dziewczyny są. Skuter stoi. Znaczy, idę się przywitać z Junku. Gdzie jest Juny? Wykąpałaś się? Dzień dobry! Przepraszam, nie chciałem cię przestraszyć. To mama jest sukienka? To nie, to jest taty koszulka. Nie mogę pokazać Juny, bo się dopiero ubiera. No nie, tego się nie spodziewałem. To, że ta rąk była u fryzjera, no to wiem. Ale bardzo proszę. Pokaż, 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 pokaż. Jak obcięła włosy, jakie króciutkie. Wow! Super! Bardzo ładna. O, jeszcze biżuteria. No to sobie miałaś piękny dzień. No elegancko, fajnie, fajnie. Bardzo ładne, podobają mi się. A sąsiedzi już robią, jeszcze się nie zaczęła impreza, ale już grają muzę dość głośno i to uciążliwe jest do nagrywania. Jadę do sklepu zrobić drobne zakupy. Potrzebuję wziąć wodę dla Juny na jutro, do przedszkola, kolę dla Tarąg na teraz. Tarąg powiedziała, że dzisiaj z koleżankami wychodzą na kolację sobie. Także ja jestem na razie jeszcze wolny, ale już później zostanę z Junku. Tam u nas dzisiaj gruba impreza, a tutaj po prawej stronie kolejna weselicho. No, imprezowo żyje nasza dzielnica. Korzystam z chwili ciszy u sąsiadów. Jak widzicie, zmrok już nastał. Oj, zaczynają grać. Zjeżdżają się kolejne samochody. Nie wiem, co to jest za impreza. Czy urodziny? Co? Ale dużo jeszcze pustych miejsc jest. A, to chyba ktoś śpiewa. Karaoke. Nadszedł długo wyczekiwany moment. Karaoke się rozpoczęło. Śpiewają. Przy stołach siedzą, no jak na polskim weselichu po prostu. Tam cały czas dużo wolnych miejsc. Brawo, brawo dla wykonawcy, pięknie śpiewa. Pięknie śpiewa. Taka impreza. No a tutaj powyżej troszeczkę, nie wiem, czy uda mi się to złapać, błyska i to bardzo mocno. Idzie burza. O właśnie, tam błysnęło. Nadchodzi. Jeszcze pewnie jest godzina. Bawcie się dobrze, póki możecie. No proszę, po chińsku śpiewają. To już wiemy, skąd te hajsy i imprezy. I da bogato, samochody ze wystawione. Gabloty. Wszystkie tak jest. No pięknie śpiewa pan, pięknie śpiewa. Brawo, brawo, brawo. Dobra, nie ma wątpliwości, jaki charakter ma dzisiejsza impreza. Happy birthday to you. No i brawo. Ciemno, więc niewiele widać, ale pojawiło się dużo pojazdów kolejnych. Impreza u sąsiadów w toku. Muzyka przycichła, przestali śpiewać.
przegrupowanie prawdopodobnie. A, kolejne samochody wjeżdżają tam, parkują. A, taka sytuacja. No dobrze. Tak wygląda krajobraz po bitwie następnego ranka. A ja teraz chciałem wam pokazać ujęcie, które nagrała Natalia z drona naszej okolicy. Podkładzik muzyczny do tego i tak będziemy kończyli odcinek widokiem na te piękne tereny. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam serdecznie na jutro, 7 rano czasu polskiego. Kolejny odcinek się oczywiście pojawia. Dzisiaj życzę wam fantastycznego dnia. A i podziękowania jeszcze specjalnie po raz drugi dla Natalii za udostępnienie tego filmiku z drona. Bawcie się dobrze. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Cześć.